Halo, witajcie. Ktoś mnie kiedyś pytał, szamanie Michale, jak żyć, jak podążać, gdzie podążać, którędy, kogo słuchać w tym internetowym świecie, który nas otacza, w tym świecie tych internetowych wymyślaczy. Otóż ci, którzy do nas mówią, mogą nas zwodzić, źle prowadzić, więc co ja wtedy mówię? Zawsze mówię, podążaj, podążaj za tym, co z tobą rezonuje, co nadaje ci częstotliwość, z którą się zgadza twoje wnętrze, co rezonuje z tobą w środku. Pamiętaj, że jesteś ogrodnikiem i stoisz po środku tego ogrodu, który jest twoim życiem. Jesteś ogrodnikiem, a równocześnie tą rośliną, która w tym ogrodzie wzrasta. Musicie razem we dwójkę tworzyć koegzystencjalny byt i się wspierać razem, pielęgnować się razem. Jedno dogląda drugiego, wzmacnia. Idź tam zawsze, gdzie z tobą coś rezonuje, gdzie to twoja częstotliwość jest, gdzie czujesz, że to cię tam przyciąga, że do ciebie przemawia to coś, że to jest twoje. Ale też unikaj tego, co nie jest twoje. Nie podążaj też za tym, co jest zbyt spontaniczne dla ciebie, co może być dla ciebie zgubne, zbyt nagłe, zbyt nieprzewidywalne. Skup się na tym, co przeczytałeś, skup się na tym, czego się dowiedziałeś i podążaj w tę stronę. Wybieraj najlepsze wykłady mistrzów internetu. Sprawdzaj, co do ciebie przemawia. Sprawdzaj, czy czujesz silną energię w tym kierunku i tam idź, gdzie ona cię ciągnie. To jest to, co z tobą współdziała. W ten sposób dojdziesz tam, gdzie twoja dusza chce być, gdzie ona potrzebuje przebywać w danej chwili. To jest właśnie to, gdzie powinieneś się wybrać. Przemyśl to też zawsze, swobodnie do tego podejdź. Uważaj, uważaj na hochsztaplerów. Tych, których w internecie masa, którzy chcą cię zwieść na w ogóle drogi, które są nie twoimi drogami. Chcą ci coś wmówić, co nie jest twoje. Uważaj na nich. Nie daj się zwodzić bajarzom, bakałarzom, hochsztaplerom, banialukarzom. Bądź uważny. Podążaj swoją własną drogą. Nie daj sobie wmówić czegoś, co nie jest twoje. Pamiętaj, wybieraj to, co najlepsze. I to tyle.